Cześć, chciałbym Wam przedstawić bardzo popularny w ostatnich latach przypon do kulek pływających, czyli Rodiri. Przypon jest bardzo chwytny, z mojego doświadczenia wszystkie ryby zapięte na tym przyponie były zapięte w dolną wargę. Bardzo skutecznie, praktycznie nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby ryba się wypięła. Do wykonania przyponu Rodiri potrzebujemy haczyków XC7, ten haczyk z prostym grotem, moim zdaniem najlepiej się do tego nadaje. Rozmiar 4, odpowiedni do kulek między 12 a 16 mm. Krętlik z agrafką do szybkiego montażu z dodatkowym kółeczkiem. Rurka termokurczliwa w rozmiarze L oraz stopery na czonek haczyka. Przypon ten możemy wykonać na sztywnym materiale, na przykład na fluorokarbonie lub na miękkim materiale przyponowym, na przykład Razor Culling. Wykonanie przyponu zaczynamy od przygotowania sobie kawałka rurki termokurczliwej. Do tego haczyka to będzie mniej więcej 1,5 cm. Nawlekamy ją na czonek haczyka. Kolejny element to nasza szybkozłączka z kółkiem, którą zakładamy na oczko haczyka. Zsuwamy rurkę termokurczliwą. Trzeba zgrzać oczywiście. Możemy to zrobić nad parą. Nie mamy tutaj żadnego materiału przyponowego, więc możemy to również zrobić zapalniczką. Następnie potrzebujemy założyć tu jakiś element, do którego będziemy mogli mocować przynętę. Może być to kółeczko okrągłe lub owalne. Ja zastosuję tutaj owalne kółeczko. I kolejnym elementem będzie stoper. Zasadniczo ten element mamy gotowy. Teraz w zależności od potrzeb możemy zrobić ten przypon na właśnie miękkim lub sztywnym materiale przyponowym. Ten przypon wykonam z fluorokarbonu Spectrum. Łączę go z kółeczkiem za pomocą pętli, żeby dać jeszcze dodatkowy ruch do tego przyponu. Końcówkę przycinamy zawsze kawałek dalej. Bardzo ważne, aby przytopić ten koniec, co eliminuje ryzyko rozwiązania. Około 20 cm. Przyponu można już zakończyć w dwa różne sposoby. Ja robię tutaj drugą pętlę ruchomą, aby wykorzystać dwie dźwignie na przyponie. Tu mamy prawie gotowy przypon. Fluorokarbon oczywiście można wyprostować nad parą, żeby to wszystko idealnie się ułożyło na dnie. Następnie mocujemy naszą przynętę. Zawsze musimy sprawdzić sobie wyporność naszej kulki. W razie potrzeby tutaj na węźle dokładamy pastę dociążającą, wolframową lub śrucinkę. To powinno nam się ustawić w takim położeniu. Prosty grot haczyka przy takim ustawieniu przynęty powoduje od razu kontakt z pyskiem ryby i natychmiastowe zacięcie.
Druga opcja tego przyponu na miękkim materiale. Można tu użyć plecionki w otulinie lub coś lekko sztywniejszego. Nie używam tutaj bardzo miękkich materiałów ze względu na możliwość splątania. To jest akurat plecionka Razor K-Link 40LB. Jest akurat takim materiałem niezbyt sztywnym, też nie za miękkim. Bardzo dobrze tonie. Klasyczny węzeł. Cały zakończamy pętelką do szybkiego montażu. Oczywiście rurka antysplątaniowa. Jest to wersja, która daje większą swobodę temu przyponowi. Ta wersja z fluorokarbonem natomiast jest, że tak powiem, dużo szybsza w działaniu. Tu jest ten przypon bardziej agresywny.